Więc lat 815 do 48 przyniósł wzbogacenie przestrzeni krajobrazowej w Łodzi o powstanie dominanty, jaką stał się kopiec Kościuszki. Więc tutaj mamy widok z tego kopca na Włonia i widok Łoń wraz z kopcem. Kiedy zaczęto sypać na Dniu Świętej Bronisławy w 820 roku ów kopiec, powstała monumentalna budowla ziemna, pełniąca rolę symbolicznego grobowca narodowego bohatera. Od drugiej połowy XIX wieku, po zajęciu w 1846 roku wolnego miasta Krakowa przez Austrię i rozpoczęciu w 850 roku budowy austriackiej twierdzy Kraków, nastąpił okres istotnych przekształceń w Łodzi. Przede wszystkim wyznaczone zostały zasadnicze podziały terenu i określone zostały granice Łodzi przez obwody forteczne twierdzy. Otóż pierwszy obwód twierdzy związany z budową Trzańców i Drogi Rokadowej, dziś ulicy Piastowskiej, to jest ten po lewej stronie, prawda, taka, ten łuk, rozdzielił Błonia na dwie części. Na część wschodnią, czyli Błonia właściwe, jakbyśmy powiedzieli, i część zachodnią, czyli tak zwane Małe Błonie. Na terenie Małych Błoń zlokalizowano w latach 1950-55 szereg szańców, między innymi szaniec piechoty EWS-4, który należał do obwodu jako fort piechoty. Obydwie części Błoń zachowały funkcję pastwiska, jednak właściwe Błonia, czyli dawne zwierzynieckie, zostały dodatkowo około połowy XIX wieku przeznaczone, aż do roku oczywiście do I wojny światowej, przeznaczone na plac ćwiczeń wojskowych. To jest fragment mapy wojskowej z tej epoki. Wschodnia granica Błoni wyznaczona została w 1860 roku, bo zachodnią omawiamy jako ulicę Piastowską. Natomiast wschodnia została w 1860 roku wyznaczona przez obwód forteczny do rdzenia twierdzy Kraków z wałem ziemnym i bastionami w linii obecnej Alei Trzech Wieści. Dodatkowo w drugiej połowie XIX wieku czytelnie zarysował się podział Błoni wzdłuż koryta Rudawej i Cieczy. Na część południową to są dawne Błonia zwierzynieckie, to te, które po dzień dzisiejszy mamy, prawda, jako nasz wspaniały teren zielony, która to przestrzeń pozostała całkowicie otwarta i wyrównana, i część północną, czyli Błonia czarnowiejskie. Te Błonia czarnowiejskie z kolei adaptowane zostały na trzy części. Ta część oczywiście południowa służyła ćwiczeniom wojskowym, to jest zdjęcie z epoki, w XIX wieku, jakieś ćwiczenia piechoty. Otóż na tym slajdzie pokazuje to, co stało się na północnej części Błoń, czyli dawnych czarnowiejskich Błoń. Podzielone zostały, jak mówię, na trzy części. W środkowej części w roku 1887 zlokalizowano krajową wystawę przemysłowo-rolniczą, zaaranżowaną jako park. Ten park został zaprojektowany przez Bolesława Mameleckiego, ogrodnika miejskiego i równocześnie poddano regulacji główne koryto Rudawy Niecieczy, które wyprostowano, a wzdłuż tego cieku wytyczono drogę obsadzoną drzewami. To jest dzisiejsza Aleja 3 Maja, która pierwotnie służyła jako dojazd do terenów wystawowych, a od następnego roku, 1888 roku, jako dojazd do Parku Jordana, który powstał na niej w drodze adaptacji terenów powystawowych, jako park rekreacji i wychowania fizycznego dla dzieci i młodzieży w nawiązaniu do ówczesnych, najnowszych osiągnięć w tym zakresie wychowawczych. Mówię tutaj o amerykańskich programach o children. Po
zachodniej stronie parku powstał w końcu XIX wieku tor wyścigów konnych. Nie będę tutaj może wracał. O, tutaj widać ten tor wyścigów konnych, który uchodził za najpiękniejszy tor tego typu w Galicji. A na terenie tak zwanych oranżów, bo tak nazywano teren, że skrawek terenu pomiędzy parkiem Jordana a fortyfikacjami, czyli linią Paryczej-Mieszczu, zorganizowana została, proszę Państwa, w 1812 roku duża wystawa architektury i wnętrz w otoczeniu ogrodowym. To jest rozplanowanie tejże wystawy, która była plenerową prezentacją najnowszych osiągnięć krakowskiego środowiska architektonicznego u progu XX wieku. Oczywiście wszystko było związane z Wielkim Krakowem, z potrzebą zainwestowania olbrzymich terenów. Tutaj wzorcowe obiekty. W pawilonach podstawowych, i tutaj może wrócimy do tego, co dla nas najbardziej interesujące, jeden i drugi to są autentyczne zdjęcia tych obiektów, w których stacjonowali żołnierze na początku wojny, czy jak gdyby tuż przed wybuchem wojny stacjonowała tu pierwsza brygada kadrowa Wojska Polskiego, czyli Legionów Polskich, właśnie w tym budynku teatru, to była jak gdyby główna kwatera, a po Polakach stacjonowali tutaj węgierscy chłopcy, którzy niestety zniszczyli ten obiekt i spalili go. Także wszystko przepadło jeszcze zanim skończyła się wojna. Proces powstawania Wielkiego Krakowa, który trwał między 906 a 910, został zainicjowany przez wspomnianego tu wielkiego prezydenta Juliusza Lero, powiązany był z likwidacją wału wyrdzenia twierdzy Kraków i przyłączenia 14 gmin podmiejskich. I tenże projekt nam, ten wielki Kraków został zdefiniowany w wyniku konkursu, który rozstrzygnięty został w 1910 roku. Na wszystkich projektach konkursowych, tu pokazuję projekt, znaczy nagrodę pierwszą, potwierdzona została wyjątkowa rola dłoń, które przybrać miały formę miejskiego parku łąkowego, ale z zachowaniem odwiecznego prawa mieszkańców zwierzęcia do pasu bydła, z którego, jak wiemy, korzystali, póki tylko mieli ochotę i mogli. Równocześnie dłonia stały się miejscem ważnych wydarzeń w życiu miasta i narodu. Dowodem piąty jubileuszowy zlot grunwaldzki Sokoła w 1910 roku, które odbyło się na Dłoniach, gdzie powstał nawet specjalnie tymczasowy drewniany stadion zlotowy, a także było to miejsce przysięgi pierwszej kompanii kadrowej Legionów Polskich w 1914 roku. To jest fotografia, niestety może tak źle tego widać, ale jest to autentyczna fotografia dokumentująca to wydarzenie. Po prostu żołnierze wyszli przed Orlandy i na Dłoniach odbyła się ta uroczystość. Konkurs 1910 roku wyznaczył ostatnią południową granicę Dłoń poprzez zaprojektowanie ulicy przedłużenie ulicy Wolskiej z wyosiewaniem jej na dominantę chodca Kościuszki. Ulica ta od 1927 roku zwana Aleją Marszałka Fosza wytyczyła zasięg po półsia zwierzynieckiego, które zgodnie z tendencją planu przeznaczone zostało na dzielnicę Willową. Swoistym rozwinięciem idei zarysowanej w konkursie na plan ogólny Krakowa z 1910 roku, czyli na ten Wielki Kraków, był dodatkowy konkurs na wylot ulicy Wolskiej w stronę Dłoń w roku 1914. Jego planem było rozwiązanie urbanistyczno-architektoniczne polegające na ujęciu wejścia na Dłonia i widoku na chodzie Kościuszki w dwie budowle ustawione kulisowo na podobieństwo monumentalnych profilerów. Jeden z tych projektów, które były bardzo wszystkie podobne, jest na slajdzie. Ideę tych profilerów
były konsekwentnie realizowane przez budowle, wznoszone w różnym czasie i dla różnych funkcji, między innymi oczywiście dla nowego Banku Muzeum Narodowego, to jest projekt, który powstał dopiero w latach 30. XX wieku i przez Hotel Krakowia, który zrealizowany został przecież w latach 60. XX wieku. Ale cały czas ta idea problemu tego otwarcia na wojnę była w świecie zachowywana. Proszę Państwa, w okresie międzywojennym Łonia były nadal traktowane jako uznany park Łoniowy, ale który miał pełnić dwie funkcje. Parku Ludowego i krakowskich pól marsowych. Jako park ludowy, to właśnie fotografia z epoki, służyło mieszkańcom Krakowa jako miejsce rekreacji. Tę funkcję uzupełniały obiekty sportowe ze stadionem Krakowi przy Alei Fosza w 1911 roku i stadion Wisły, klub wiadomo, a także miejski park sportowy w 1938 roku został tam dobudowany, o tym będę mówił. Wyjątkową sytuację pozostała klub sportowy Juwenia, który wytyczony został na płycie Łoń, w obrębie Łoń przy Wale Rudawy w 1918 roku, a nawet w 1927 roku nieco został powiększony. Równocześnie Łonia zachowywała swoją funkcję, jak wspominałem, krakowskich Łoń Warszawowych, gdzie odbywały się wielkie rejki wojskowe. W 1919 roku zaprezentowała się tutaj błękitna armia generała Hallera, której eskadra lotnicza wylądowała na Łoniu. A w 1933 roku zorganizowane zostało święto kawalerii polskiej, która defilowała przed marszałkiem Józefem Piłsudskim z okazji 250. rocznicy odświeżeń wiedeńskich. W okresie międzywojennym na obrzeżu Łoni zrealizowanych było kilka programów architektoniczno-urbanistycznych, harmonijnie się uzupełniających. Nazwałem je programami, bo one mają takie swoje wewnętrzne logiki. Program pierwszy to zespół monumentalnej budowli pomnikowych w stylu zmodernizowanego klasycyzmu i funkcjonalizmu, zgrupowanych w granicach Orlandów jako symbolicznym miejscu, gdzie zaczęła się walka o niepodległość ojczyzny, a zarazem budowanym jako wotum za odzyskanie tej niepodległości. Ten szczególny pomnik dedykowany był nie tylko pamięci o czynie regionowym, ale także miał służyć utrwaleniu kultury narodowej i służyć nauce i edukacji młodego pokolenia Polaków. Były to nowy gmach Muzeum Narodowego z lat 32-39 autorstwa architekta Szuta Juraszyńskiego, Dumnickiego, który oczywiście, jak mówiłem, realizował tą ideę również Korpylejów. Dalej dom akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego imienia prezydenta Mościckiego z lat 32-39 autorstwa architekta Wacława Krzyżanowskiego jako koncepcja, a projekt realizacyjny architekta Piwowarczyka. To był architekt Uniwersytetu Jagiellońskiego, więc on to trochę zbrutalizował. Wreszcie miejski dom wycieczkowy w ulicy Alkoneandry, taki okazały funkcjonalistyczny projekt przygotował architekt miejski Kaiser w 1932 roku. Tenże nie ma fotografii, ale wszyscy Państwo wiecie, o czym mówię. To schronisko młodzieżowe, przygotowane dla młodzieży z całego kraju, pielgrzymującej do Krakowa Matecznika Polskości. I wreszcie gmach nowy Biblioteki Jagiellońskiej, zaprojektowany przez wspomnianego Wacława Krzyżanowskiego, a także nowoczesne gimnazjum państwowe żeńskie przy ulicy Orlandy, projektu architekta Żeleńskiego. Dzisiaj tam jest Uniwersytet Pedagogiczny, niestety przebudowany. I na końcu gmach legionistów imienia marszałka Piłsudskiego, który zaprojektował Adolf Szyszko-Bogusz z udziałem młodego architekta Stefana Strojka w latach 31-34 z
wzniesiono w północnej pierzyni Alei 3 Maja. Część założenia zaplanowanego w kształcie litery C z filarową galerią od frontu. Z tego projektu przed II wojną światową zdołano zrealizować tylko 1/3 planowanego założenia, tylko część boczną. To jest właśnie to, co jeszcze znamy doskonale. Program drugi dotyczył obiektów sportowych w północnej części Buław. W miejsce zlikwidowanego toru wyścigowego powstał tu wybitny w skali krajowej i międzynarodowej wielki zespół miejskiego parku sportowego zaprojektowany w 1936 roku przez architekta Marcina Lukowskiego z udziałem takiego doskonałego architekta Ludwika Wojtyczko, a także grupa młodych krakowskich współpracowników, nie będę ich wymieniał. Park miał obejmować 3 zasadnicze członki. Liczą do zachodu, miało to być kąpielisko miejskie. Mamy tu projekt i realizację, to co się oczywiście zaprowadziło, oraz wraz z zespołem basenów i szatni. Dalej stadion lekkoatletyczny, tak był projektowany, jeszcze częściowo pamiętamy go, i stadion centralny, piłkarski. Wymóg II wojny światowej uniemożliwił realizację tego ostatniego. Ten na pierwsze powstanie. To, że nie istnieją, to skandal, ale o tym będziemy mówić za chwilę. Program trzeci, uzupełniający wobec programów poprzednich, był projektem budowy osiedli willowych. Jedno powstało w Cichym Kąciku, na terenie reliktów dawnych kawiorów, zajmując trójkątną działkę, gdzie dla pracowników PKO krakowski architekt Wacław Nowakowski w latach 26-37 zaprojektował zespół skromnych willi o postbałkowarskiej architekturze. W zespołem wyróżnia się dwie wille frontowe, bliźniacze, tak zwane dyrektorskie, których autorem był wspomniany wybitny architekt Paweł Krzysztof-Bołusz. Drugi zespół willi powstał w południowej części Błoni Dwóch-Szposza. Tworzyły go skromne, funkcjonalistyczne wille, które były już właściwie na terenie Pucia Zwierzyńskiego, ale budowane przez wybitnych architektów. W okresie międzywojennym natomiast odnotowane należy także zniszczenie w 1934 roku fortu RS-4, o którym wspomniałem, że wyznaczał tam przywódcy Piastowski zasięg Błoń. Zachował się także blok koszarowy i grupa maskującej zieleni. W okresie II wojny światowej planowano na terenie Broń i likwidację i przekształcenie ich w niemiecką dzielnicę rządową. Także miał być zlikwidowany symboliczna dominanta terenu, to jest Kopiec Kościuszki, to na szczęście do czego nie doszło. Natomiast po II wojnie światowej zasadniczo kontynuowano starsze idee kształtowania wolnych otoczenia. Uznawano ich wartości przestrzenno-krajobrazowe, kulturowe i rekreacyjne. Dotyczy dotychczasowe plany zagospodarowania miasta, które były kiedyś tworzone, przeznaczały Błonią rolę szczególną jako przedłużenia tzw. zielonego klina w zachodnim rejonie wypoczynkowym Krakowa. Podkreślano nie tylko znaczenie aerosanitarne, czyli do przewietrzania Błoni, ale dla miasta, ale także walory krajobrazowe jako teren leżącego w otulinie Bielańsko-Kieniewskiego Parku Krajobrazowego, a zarazem największego kompleksu zieleni w granicach Krakowa. Ważną rolą była nadal funkcja Parku Ludowego, jednak coraz bardziej zanikająca w związku z nowymi warunkami cywilizacyjno-społecznymi. Przede wszystkim Błonia zaczęły przejmować rolę zielonego salonu miasta. Od lat 90. wyeliminowano z terenu Błoni kiermasze handlowe, wesołe miasteczka, cyrki, jako dewastujące zieloną nawierzchnię łąki. Wiem, bo sam się do tego przyczyniłem. Uwypukliła się natomiast symboliczna rola Błoni jako miejsca między Kopcem Kościuszki a Królewskim Wawelem, miejsca łączącego narodowe sakrum z narodowym profanem. Istotną rolę w tym procesie odegrały wielokrotne msze święte papieskie, odprawiane przez
Ojca Świętego Jana Pawła II i Benedykta XVI, że milion wierny. A to był ten głaz, który, prawda, upamiętnia. Proszę Państwa, odbywały się tutaj także różne prestiżowe wydarzenia, nie będę wspominał, choćby jednak wielki zlot harcerstwa polskiego na stulecie tej organizacji jednak jest do odnotowania, a także od czasu do czasu w wyjątkowych sytuacjach rozwijamy helikoptery sanitarne. Rozwiązanie architektoniczne w pierzeniach wojen przeważa dotychczasowe czy przeważało poszanowanie dla lokalnej tradycji planistycznej. Dobrym przykładem takiego utrzymania idei propylowej przez były Dom Związków Zawodowych z początku lat 50., który został wykorzystany jako fundament dla hotelu Krakowia przez architekta Witolda Cenckiewicza. Niestety, jak wiadomo, może się to w najbliższym czasie zmienić, nie daj Boże zresztą. Także zespół BURS dla uczniów szkół zawodowych zorganizowany na Kresie Zgłosza był takim doskonale krajobraz fotografowany zespołem pawilonu. Kontynuacja dawniejszej idei dotyczyła również gmachu Muzeum Narodowego, co jest zrozumiałe, gdyż jego rozbudowy i dokończenia budowy dokonali twórcy przedwojennej koncepcji, czyli Juliusz Dumnicki i Schmidt, architekt Schmidt. Dom akademicki, po wojnie Dom Studencki w Żarze, został rozbudowany oboczne skrzydło przez architekta Borkowskiego w 1966 roku. Niezakończona przed wojną realizacja domu Józefa Piłsudskiego na Radę została wykorzystana dla powstania siedziby przedsiębiorstwa Petrochemia. Niestety niefortunna rozbudowa nowej części zachodniej, projektował ją architekt Tomasz Tadeusz Sudaj około 1970 roku, zatarła w dużym stopniu ideę Adolfa Szyszka Bogusza. Dziś co prawda budynek Petrochemii jest rozebrany, ale ma być zastąpiony przez nieporównywalnie bardziej szkodliwy obiekt biurowo-apartamentowy o kontrowersyjnej architekturze zaprojektowany przez Mój Studio z Krakowa dla prywatnego inwestora z Katowic. Właśnie na terenie Rady. Park Leplana został poszerzony. Tereny dawnego miejskiego parku sportowego podzielone zostały pomiędzy krakowskie kluby sportowe Krakowie i Wisły. Krakowia przejęła kąpieliska i stadion sportowy. Wisła zajęła się budową stadionu na miejscu stadionu centralnego piłkarskiego. No nie będę tego wątku rozwijał, powiem tylko, że wydawałoby się, że jak gdyby idee zapoczątkowane na początku XX wieku są aktualne. Ale przecież jest odwrotna strona medalu. Są zagrożenia. Pomijając historyczne już takie zagrożenia, jakie niosły oba totalitaryzmy XX wieku, nazistowski i komunistyczny, gdy Błonia miała być zabudowana, raz w czasie II wojny światowej jako dzielnica rządowa Generalnego Gubernatorstwa, a potem w latach 60. jako dzielnica szkół artystycznych zgodnie z IDFX jednego z sekretarzy Polskiej Partii PZPR-u, wspomnieć należy tendencje destrukcyjne, powodujące się dążeniami do egoistycznego zysku lub partykularnych korzyści. Oficjalnie nikt nie zgłasza pretensji do likwidacji Błoni, ale korzystając z luki wad prawa, zgłaszane są wnioski zmierzające do przekształcenia Błoń i ich otoczenia. Chcę wierzyć, że zorganizowany z inicjatywy SAR w Krakowie w 2000 roku konkurs 8. Międzynarodowego Biennale Architektury poświęcony Błoniom Krakowskim miał intencję ujawnienia szczególnego znaczenia i potencjału tego miejsca. Bez uszukiwania wartości. Ale wyszło jak zawsze. Nikt nie zachował Błoń bez zmian. Pojawiły się propozycje zabudowy w tym pozornie ekologicznej, jak budowa fermy wiatrowej na Błoniach, albo wprowadzenie podziemnych kubatów, potężnych budowli podziemnych nakrytych trawiastym dachem, aby zadowolić wymogi ochrony krajobrazowej. Wymiarką korzyścią Biennale było
Europejskiego Urzędu Konserwatorskiego do potwierdzenia zabytkowego statusu błoń przez ich wpisanie do rejestru zabytków. Szkoda jednak, że jest to wpis wadliwy, bo ograniczony tylko do płyty błoń bez uwzględnienia ich obrzeży. Ma to swoje konsekwencje w wadliwym zakresie ostatnio przygotowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego błoń krakowskich, który obejmuje tylko trawiastą część błoń bez otoczenia, z wyjątkiem części pierzei wyznaczonej pomiędzy Muzeum Narodowym a Hotelem Krakowie, ponieważ tam te tereny są związane z zamierzeniami inwestycyjnymi. Bardziej lub mniej radykalne zamiary inwestycyjne w rejonie błoń pojawiły się i pojawiają stale. Do drobniejszych, ale nie mniej szkodliwych zaliczyć należy pomysł wyasfaltowania tzw. przedeptów zmieniających naturalną łąkę w trawie miejskiej, którą to tylko pomysł na szczęście odrzucił, mam nadzieję ostatecznie, wspomniany miejscowy plan zagospodarowania błoń obecnego 2014 roku. W obszar błoń próbowano wprowadzić zabudowę różnego typu. Była propozycja budowy konnego pomnika marszałka Piłsudskiego, ale też budowy pawilonu gastronomicznego przy wejściu do Parku Jordana przez firmę Jubila, która chciała uwłaszczyć się na kawałku błoń, który użytkowała w poprzedniej epoce ustrojowej. Pozornie bezpieczna inicjatywa budowy okrężnej trasy sportowo-rekreacyjnej wokół błoń, adaptującej istniejące deptaki, połączona jest z pomysłem wzniesienia w narożnikach błoń wiatr kiosków, a jest to przecież niedopuszczalne. Szczególnie kontrowersyjna jest budowa wielkich stadionów sportowych w miejscu kiedyś niewielkich obiektów klubowych zlokalizowanych na obrzeżu Krakowa, wczesnym obrzeżu Krakowa, a dziś, przepraszam, już łączę, a dziś wciskających się, prawda, w Śródmieście. Proszę Państwa, postępuje zabudowa małych błon przez małe domy mieszkalne od strony Hamery. Najgorzej rokuje tutaj zamierzona i zatwierdzona budowa hali koncertowej Kapeli Krakowieńskiej. Zasadniczo kreacja błoni i ich otoczenie jest zdefiniowane i zakończone. Proszę Państwa, zatem ta kreacja powinna być utrzymana i ewentualnie kontynuowana na wybranych niewielkich fragmentach. Postuluję zatem, aby powstał nowy, zweryfikowany plan zagospodarowania przestrzennego błoń, nowy wpis do rejestru zabytków. Oba dokumenty powinny objąć obszar błoń także małych wraz z otoczeniem. I myślę, że byłoby taki plan był również dobrym instrumentem dla ochrony i prawidłowego kształtowania terenu w rejonie regionistów imienia Piłsudskiego. Myślę, że błonia krakowskie jako fenomen krajobrazowo-kulturowy i Orlandu jako pomnik historii zasługują na takie szczególne postępowanie. To tak, dziękuję bardzo.